Ja jestem OK i ty jesteś OK. Taki był tytuł książki Thomasa Harrisa sprzed 50 lat, amerykańskiego psychiatry. Nie, żebym cię zachęcał do czytania książki sprzed 50 lat, ale przypomniało mi się to podczas spotkania z jednym znajomym, który współpracuje z firmą, gdzie, jak on powiedział, jest taki szef, który nigdy nikomu dobrego słowa nie powiedział, nigdy nikogo nie pochwalił, no bo sam do siebie ma ciągle pretensje, wymagania, jakiś perfekcjonista, który w gruncie rzeczy siebie nie lubi. Myślę, że to jest tak naprawdę sedno sprawy. Potrzebujemy siebie zaakceptować, siebie polubić, żeby innych polubić. Czego zacząć? Myślę, że od tego, że jak zrobię dobrą ofertę, powiedz sobie, dobrze zrobione, jestem z siebie zadowolony. Było dobre spotkanie, wsłuchałem się w klienta. Fajnie, super, cieszę się, dobrze to zrobiłem. A potem? A potem otworzyć się na wdzięczność dla innych, czyli przejść może dzień od napisania, a przynajmniej od pomyślenia. Trzy rzeczach, za które jestem wdzięczny ludziom, którzy ze mną pracują, współpracują. I w ten sposób, z podstawą doceniania siebie, wdzięczności wobec innych, prawdopodobnie łatwiej będzie mi myśleć i funkcjonować z założeniem, że ja jestem OK i ty jesteś OK.